Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę w okolicy drogi S6 z Koszalina na Słupsk. I wjeżdżam tutaj do lasu od ulicy Wspólnej. Wjadąc w głąb lasu, będę się kierował do drogi S6 i potem przetnę tą drogę i pojadę w kierunku parkingu na Górę Chemską. Jak widać, tutaj mamy piękny las, piękne pagórki. Wybrałem się specjalnie w dzień, w który co chwilę padała mżawka, z tego względu, że wiem, że wtedy w lesie jest mało ludzi, bo w niektórych momentach tutaj będę jechał dość szybko, więc wiadomo, jak jest mniej ludzi, to muszę wtedy mniej uważać. Ale właśnie zachęcam wszystkich tych, którzy jeżdżą po lesie, jeśli widzą kogoś na ścieżce, proszę zwolnić, spokojnie ominąć i dopiero potem jechać szybko, żeby sobie nie przeszkadzać nawzajem, nie robić sobie niepotrzebnych wrogów. Jak widać, gdzieniegdzie jest troszeczkę mokro. Pogoda do jeżdżenia w sam raz była, bo tak jak już mówiłem, padała lekka mżawka. Temperatura była około 20 stopni. Więc można było sobie pojeździć, poszaleć. W lesie prawie nikogo. Lubię tak sobie czasami właśnie samemu pojechać do lasu i sobie spokojnie pojeździć pomiędzy drzewami po cichutku. Mamy to szczęście, że mieszkając w Koszalinie mamy właśnie obok siebie bardzo fajne, zróżnicowane tereny. To znaczy możemy sobie pojechać do Mielna, mamy piasek, morze, pomiędzy Mielnem a Łazami mamy fajny teren, gdzie jest kupa piachu, też sobie tam można takim rowerem MTB pojeździć. Potem przy samym Koszalinie mamy właśnie górki, pagórki. Dużo lasów, dużo łąk. Naprawdę tutaj na zróżnicowanie nie mamy co narzekać. Na zróżnicowanie terenu. Fajnie, że jest zrobiona ta kładka nad tą S6, bo kiedyś trzeba było zawsze przechodzić przez tą ulicę. To są dwa pasy w każdą stronę, więc to jest dość niebezpieczne, bo mimo że tam jest 50 km na godzinę ograniczenie, to 95% kierowców w ogóle tego ograniczenia nie przestrzega. Fajnie teren jest zagospodarowany, bo są tablice informacyjne odnośnie zwierząt, jakie tutaj występują, odnośnie roślin, jakie występują na tym terenie. Ścieżki, jak widać, są ładne, zadbane. Tylko tak jak już mówiłem, musimy uważać na innych użytkowników tych ścieżek, żeby po prostu sobie nie przeszkadzać i żeby nie było potem czegoś takiego, że będziemy chcieli sobie tam pojechać rowerem, a komuś przyjdzie do głowy postawić zakaz, znak zakaz jazdy rowerem. Bo właśnie przez to, że niektórzy ludzie nie szanują innych uczestników ścieżek, to potrafi już gdzieniegdzie w Polsce taki zakaz jazdy rowerem po ścieżkach się ukazywać. To jest tak troszeczkę podobnie jak z chłopakami, którzy jeżdżą motokrosami. Gdzieś po polnych drogach, gdzie po lesie nie można jeździć, po polnej drodze można jeździć. Ale przez to, że sobie
nie wiadomo po co robią te puste tłumiki w środku. To właśnie ludzie już się czepiają, nawet jak się jedzie tam, gdzie można jechać. I to sobie sami strzelają chłopaki w kolano, bo ja na przykład bym wolał, żeby mój motocykl był troszeczkę cichszy niż za głośny miałby być. Bo to, że jest głośny, niektórzy podają argument, że jak jedzie się po ulicy, to głośny motocykl, to żeby było słychać. No ale jak ma ktoś muzykę w aucie, to nawet głośnego motocykla może nie usłyszeć. Jak widzicie, tutaj te górki są fajne, takie strome gdzieniegdzie. Można naprawdę ładne prędkości osiągać. Oczywiście na kamerze tego nie widać, przy każdym skrzyżowaniu drogi, gdzie tutaj jadę, bardzo się rozglądam w lewo i w prawo po parę razy, bo jadę dość szybko, więc jakbym chciał się zatrzymać jadąc z tej góry, to się na pewno nie zatrzymam w moment. A że kamerę mam na klatce piersiowej zamontowaną na szelkach, to więc tego nie widać, że się rozglądam. Tutaj teraz parking jest właśnie przy Górze Chełmskiej i jadę sobie z powrotem po lesie. Jak widzicie, tutaj po drodze ładnie wszystko zagospodarowane, czyściutko jest, w porządku, śmieci prawie w ogóle nie ma, więc naprawdę możemy być dumni z okolic naszego miasta. Tam jak jest ten parking, to w lewo, jak wjechałem przodem do tego parkingu, w lewo jadąc dalej, już można się dostać na tego koszalińskiego single tracka. Na początku trochę narzekałem na tego single tracka, ale jak go przejechałem sobie parę razy, to w sumie mi się podoba, może z tego względu, że jedyny single track w okolicy. Już wiem, na co gdzie trzeba uważać. Pomału zaczyna mi się to podobać. I naprawdę już parę ładnych razy po tym single tracku jeździłem. Więc jeśli ktoś jest z Koszalina albo przyjedzie do Koszalina, bardzo serdecznie zapraszam na tego single tracka. Na pewno warto by było sobie przejechać jego pierwszy raz na spokojnie, żeby zobaczyć co jak, i potem można na drugi raz już jechać i próbować sobie bić jakieś tam swoje rekordy. Tutaj mijamy następne tablice informacyjne. Mamy taką siłownię na świeżym powietrzu. Sobie panie tam troszkę ćwiczą. Bardzo fajnie. Naprawdę jazda tutaj to czysta przyjemność. Następna tablica informacyjna. Jak widzicie, wracam sobie już.
Tutaj jadę od 7 pięknych domków jednorodzinnych. Ta przejażdżka wygląda na dość krótką, ale film bardzo poprzecinałem, żeby Was nie zanudzać, bo owszem, są ludzie, którzy lubią patrzeć sobie, jak się jeździ rowerem, ale też chodzi o to, żeby nie zanudzić tych, którzy mniej się interesują jazdą rowerem, więc przejażdżka za długa nie jest na filmie, ale fajnie, miło spędziłem sobie czas i wracam teraz pomalutku do domu. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania moich filmów, a nuż coś Wam się spodoba. O, tu Pan mi wyjechał, ciekawe czy jakbym jechał motocyklem też by mi tak wyjechał, bo tak troszeczkę nieładny z jego strony. Cześć, do zobaczenia w następnym filmie.